Wtorek, godzina 20:45, Cardiff. Jeszcze nie jesteśmy tam fizycznie, ale już wszyscy jesteśmy myślami właśnie o tym czasie, w tym miejscu. Z tej strony Błażej Łukaszewski. Dzisiaj program poświęcony stricte reprezentacji Walii. Zupełnie nie interesuje nas to, czy Frankowski zagra, czy Bereszyński, czy zagramy trójką, czy czwórką, czy piątką. Interesuje nasz rywal. Chcemy wam przedstawić go jak najlepiej. Razem ze mną selekcjoner, nie, ale Radosław Przybysz, który ma taką bluzę wskazującą na pewne też jakieś związki chyba z futbolem walijskim. Absolutnie nie. Związków dementujesz. Nie, związków niewiele, natomiast kiedyś po prostu w lumpeksie taką bluzę trafiłem i uznałem, że to jest dobra okazja, żeby trochę tutaj podgrzać, podprowokować. Także bardzo selekcjoner nie. Selekcjoner się nazywa Page. Myślę, że to jest dobry moment, żeby jakąś nową kartę, stronę polskiej reprezentacji jutro w Cardiff otworzyć. I Marcin Pawłowski, Viaplay, który ma też styczność z futbolem angielskim. Komentujesz piłkę angielską, więc siłą rzeczy tych Walijczyków też musisz znać. Tak, dzień dobry, witam wszystkich naszych widzów. Trochę tych Walijczyków faktycznie kojarzę, trochę znam, trochę komentuję, więc mam nadzieję, że 3 grosze od siebie tutaj dzisiaj wtrącę. A teraz będziemy musieli troszeczkę wtrącić angielszczyzny do naszego studia, ponieważ po drugiej stronie ekranu jest razem z nami Adam Owen, były trener Lechii Gdańsk, też wieloletni członek sztabu reprezentacji Walii. Będziemy rozmawiać sobie po angielsku, co jakiś czas będziemy tłumaczyć, o czym rozmawiamy. Hello Adam, nice to see you. Hi, how are you? Thanks for inviting me on. Thank you. We are grateful that you find time for us. We would like to talk about our rival, Wales. We prepared some graphics, so maybe at start, I would like to ask you before those graphics, what do you think about Polish team in Wales? You feel as a better team, or maybe you expect very similar chances between those teams? Yeah, I think they're both very strong squads. I think if you look at the players, I had a conversation the other day. I think if you look at the players that are in both teams, they're both playing at a very high level within their club environments. So yeah, I think it'll be a tight game. I expect it to be a tight game, but I think the quality on show in both squads will be something. It'll be a good game to watch. Mm-hmm. At first, I would like to translate, okay, between our questions and answers, so I will translate now. No myślę, że trener przekazał, że spodziewa się na pewno dobrej gry, wyrównanej i tak nie wskazał jednoznacznie, kto tutaj byłby zespołem takim uważanym za zdecydowanego faworyta. Na pewno spodziewa się dobrego spotkania, a teraz przechodzimy już do części stricte taktycznych, do oceny drużyny i zapytam teraz Adama Owena o 3 najmocniejsze strony zespołu Walii. Okay, to start our conversation, I would like to you to say about strengths of Wales, the best advantages. You say that there is no fear, your full team, speed and power. So you can explain more. Yeah, I think they're, very young squad. It's a very young team that was out the other night. I don't expect the team to change, to be honest with you. I expect it to be exactly the same team with the same enthusiasm, motivation. You know, it's a cup final, so very youthful team. There's a lack of fear, really, which is a positive. Going into these types of games, but with them being very youthful, very high energy, very, very high energetic team, as they showed the last few games actually. And again, they've got some great pace players with real good pace in wide areas and up top. So for me, I expect them to be at home with the crowd, very, very similar, front foot, very aggressive. And trying to take the game to Poland with the pace and power that they have in the forward areas. Mm-hmm. Because we think in Poland there is a stereotype. I think that a lot of people think that teams from UK, for example, Wales, they are playing old football, only strange, only fighting. I think that something changed in your football. It's not only fighting on the pitch, but a lot of quality and speed, as you said. Yeah, I don't think that's been the case for many years, to be honest with you. That was maybe something in the 70s and 80s, but certainly not been the case over the last, 10, 15 years, especially, from even when we got to the semi-final in 2016. And there was a period before that where the games changed a lot. The Premier League and the foreign players coming into the country has changed the way that the British football is certainly played. So, I expect Maybe Wales are a little bit more counter-attack based in the way that they are, but that's within the country's sort of DNA and the Welsh way in terms of how they want to play. So
So yeah, it'll be an interesting game. Okay, great. I would like to translate a little bit. Adam wspomniał o tym, no, że na pewno wiele się zmieniło od lat 80., 90. to już nie są te same czasy, że wiele się zmieniło w przeciągu ostatnich 10-15 lat. Też wspomniał o Euro 2016, które też było takim momentem przełomowym dla drużyny walijskiej. No i sam fakt. Tamtej pory w zasadzie idą w górę cały czas i awansują na prawie wszystkie imprezy. Chyba minęli tylko Mundial 2018. Zdecydowanie, tak. No i też fakt, że jednak piłkarze grają, też wielu z nich w Premier League, to też na pewno wpływa. We are also talking about that after those Euros 2016, you are growing up with every year. You played next tournaments, so I think, as you said, you are changing for better. Yeah, absolutely. It's been a big push within the Welsh Federation over the last, you know, 15, 16, 17 years in terms of putting a big emphasis on the younger players and the younger strategy and understanding that when players make the step up from the youth national teams to the under 21s to the senior team, there's a strict philosophy in place that players understand what's required when they come into the national setup. So it's not just the here and now, it's been a process over the last few years that have been developing that structure and strategy to be able to not just do it once, but consistently qualify for the national, for international tournaments. No tak, teraz Adam mówi o tym, że robi się też planuje się to z taką pewną konsekwencją, że to, co jest teraz, nie jest efektem takiego jednorazowego skoku, tylko jest to zaplanowane, pewna strategia szkolenia zawodników, wprowadzania ich z drużyn młodzieżowych i patrzy się nie tylko na to, co tu i teraz, ale też myślą przyszłościowo Walijczycy i na pewno zbiera to swoje efekty. Okay, Adam, now let's talk about things that are drawbacks of ways. Every team has their strengths and drawbacks, so say a little bit more or about drawbacks. Teraz zapytałem trenera o trzy słabe strony drużyny Walii. Let's start. Well, I think again, you know, trying to find the negatives at the moment with such a young group is difficult. Obviously, there's obviously with being a youthful team, there's a lack of experience. Mm-hmm. When I say a lack of experience, they've all got international experience and they're all playing club football at this moment in time, which makes a big difference to a small nation like us. But maybe the lack of Aaron Ramsey not being 100% fit at the moment, and obviously Gareth Bale moving on is as well as Joe Allen and another couple of other players. It's been you know, that lack of experience in the big games is probably something that will you know, will be missing. But I'm sure the lads are looking forward to making the most of their opportunity to be the ones to qualify. Mm-hmm. My colleague Radek would like to ask you. A tłumaczysz jeszcze tą odpowiedź? To myślę, że zapytaj i zaraz przetłumaczę. Dobra. Hello coach, let me have two questions for you. The first one, could you tell us three individuals that we should look at, three most dangerous players in Wales team, who could be some biggest threat in Rob Page's team for us? And the second one, what would you recommend to do for Polish team? How Poland should play? What tactics should we put on the pitch? Not to, you know, not to lose after 3 minutes, for example, like Finland, and not to lose that game. Good question. No, I think for me, somebody I know very well, Harry Wilson, has been playing very, very well in the national team. He's been playing very, very well in the Premier League for Fulham as well. So I think Harry, at this moment in time, is certainly one of the leading players at the moment. David Brooks has come on. He's been on, obviously, since his illness. He's been on loan, getting match time with Southampton in the Championship, on loan from Bournemouth. Played really well the other night, the two of them. And actually, left wing back Nico Williams. A lot of the attacks come down his side. Very powerful. Very, very good player, came through the Liverpool academy, exposed into Liverpool first team, now at Nottingham Forest, playing very, very well again. So there's the three of them really that have been doing very, very well. Another young player, Ethan Ampadu, got his 50th cap. He's only 23, but was signed from lower leagues to Chelsea, and been put on loan a couple of times. So
you know, between those players, I think it's, you know, really interesting contest. So I ask you about three players. You mentioned even four, and none of them was Brennan Johnson. That tells us a lot, I believe. But you can see that now, at the moment, many young players in Wales team are in good shape, are in good form, as you mentioned, Ethan and Padu. And okay, maybe I can translate the individuals now, and can you answer about tactics in a minute? Okay. Yeah. Thanks a lot. Okay. Nico Williams, lewy wahadłowy, to jest piłkarz, na którego na pewno musimy uważać. Fantastyczna forma, wychowanek Liverpoolu, bardzo utalentowany, gra regularnie w Nottingham Forest. Dwa gole w dwóch ostatnich występach, dobrze wyglądał w spotkaniu z Finlandią. Harry Wilson, który jest być może w życiowej formie, nawet jeżeli nie zawsze gra w podstawowym składzie Fulham. Taka mobilna dziesiątka, powiedziałbym, jeden z tych zawodników ofensywnych. Ethan Ampadu, czyli środkowy defensywny pomocnik, o którym wspomniał trener Owen. I co ciekawe, David Brooks, czyli kolega klubowy Jana Bednarka, pożyczony z Bournemouth do Southampton, który po wygraniu walki z Chłoniakiem wraca do bardzo wysokiej formy i rzeczywiście wygląda dobrze. To on strzelił tego pierwszego gola Finlandii, popisując się taką czujną dobitką. To teraz jeszcze ta taktyka. To jeszcze ja szybko przetłumaczę, co było wcześniej, bo już potem zupełnie to zgubiłem. Przed chwilą też trener tłumaczył słabsze strony Walii, czyli brak doświadczenia na takiej, jeżeli chodzi o liczbę występów w reprezentacji, że jest niewielu takich piłkarzy, takich starych wyjadaczy, którzy po prostu tych występów mają bardzo dużo, no poza Benem Davisem i też generalnie niewielka liczba piłkarzy do wyboru, że ta kołderka stosunkowo jest niewielka, no i też tutaj nawiązywał do tego, że po prostu Walia jest stosunkowo niewielkim krajem. Teraz idziemy dalej, więc pytaj. So going back to tactics, what would you say to Michał Probierz if you were his assistant before that game? Good question. I think, again, for me, listen, you look at the Polish players, you know, they're playing at some of the top clubs around Europe. I can't pronounce them particularly well, but obviously you've got the big striker who's not a bad player in Barcelona. You know, you've got players playing in Napoli, you've got players playing in real, real top clubs. So for me, a lot of that will depend on whether or not the Polish team have full belief in what they're trying to achieve. You know, what's their style of play system, what's their, you know, link back to their DNA as a national association. You know, should they be changing their philosophy to play against a small country like Wales, or should they be very, very confident in the way that they go about things and what their system and style is about and trying to adapt that. So, you know, it's not for me to say what tactics that they should be doing or not doing. But for me, you know, Wales certainly, you know, they have a DNA and a Welsh way of playing that they generally don't change. So, you know, I wouldn't expect Poland to change the way that they, with the players that they have, they shouldn't be looking to change to go play in a way against a, you know, a relatively smaller nation either. Mm-hmm. The thing is, I'm not sure we even know what is our DNA, but we can go later to that, because, you know, we are in definitely more early stage of our development as a team under that coach, but that's another thing. No cóż, nie powinniśmy dostosowywać, zdaniem trenera Owena, stylu do Walii, do tak małej drużyny, która ma swój konkretny styl i rozwija się pod konkretne, powiedziałbym, konkretną wizję futbolu od wielu lat, tylko powinniśmy grać tak, jak my tego oczekujemy. Mamy takiego niezłego napastnika w Barcelonie, mamy takiego niezłego pomocnika w Napoli i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy skupić się chyba przede wszystkim na swoim stylu i wyjść z pewnością siebie, z przekonaniem o tym, że my, grając w swoim polskim stylu, możemy Walię pokonać. Niespecjalnie skupiać się na tym, co może zaprezentować przeciwnik, ale ta, myślę, wiara i przekonanie o swoich umiejętnościach, o swojej wyższości będą tutaj bardzo, bardzo ważne. No, są generalnie w futbolu pewnie reprezentacyjnym, międzynarodowym bardzo ważne, bo tutaj taktycznie to pewnie niekoniecznie w te kilka dni możesz coś wybitnego przygotować na takiego rywala. A teraz zapytam trenera o przewidywany skład na spotkanie z Polską. Let's talk about your expected squad of Wales for match with Poland, so we can show our graphic. Your expected 11, you can tell more from goalkeeper till strikers. How do you see it? Yeah, I can't actually see it on the screen here for some reason. But it's exactly the same lineup as against Finland, as you said. Yeah, so we have Ward, Davies, Rodon, Mepham in this middle center, Ampadu, James, Roberts, Williams, Wilson, Brooks and Johnson. Yeah, I think obviously I didn't mention you know, somebody I've known for a long, long time where he was given his debut with us as a real young player was Ben Davis. You know, he's gone on to become, you know, currently captain at the moment in Aaron Ramsey's absence. But you've got Ben Davis there, left-sided centre back, who, you know, performed exceptionally well in 2016 and has continued to do so, certainly playing under a new system and style with Ange Postecoglou now at Tottenham. But
You've obviously got him at the back, Joe Roden, who was signed for Tottenham as well. You know, been out on loan a couple of clubs, been to France, played in Rennes, got good experience now, really, for somebody of his age playing international football. He's on loan at Leeds United at the moment, having an excellent season. So there's three players to play in Leeds. There's Connor Roberts that's been on loan from Burnley to Leeds United. You've got Chris Meppham at Bournemouth as well, big centre-back, very, very comfortable in possession. So Danny Ward, goalkeeper, very, very good on the ball. So they'll look to build out the way that they normally do. Obviously got the two sort of defensive midfielders in James and Ampadu in the middle of the pitch. Again, Ethan, for me, is going to hopefully, injury barring, staying injury-free, will go on to become one of the, you know, the best types of midfielders in his position. I feel he's got the potential to be one of the best in Europe if he really, really pushes on this season as a young player. Connor Roberts and Nico Williams in wide areas, great energy, really front foot approach to the way that they play. And then sort of two number 10s with Brooksy and Harry Wilson in behind. Very, very good in possession of the ball. Great specialists in dead ball situations as well, free kicks and corners. And then Brennan Johnson up front, obviously, that you know, pace, looks to get in and around the box, gets his shots off. So, it looks like a really solid team. I don't see them changing the team, to be honest, especially the performance and especially the way that they played the last game against Finland. They were very, very good from the beginning. Scored early doors and it allowed them to settle into the game. And then if you want to try and play on the counter against Wales, then they're going to cause you problems. No to teraz przetłumaczymy pokrótce to, o czym mówił trener. Na pewno podkreślał Bena Davisa, zawodnika, który gra w różnych też systemach. Też zmieniło się to u trenera Postecoglu w Tottenhamie. Podkreślił trójkę zawodników z Leeds, Ampadu, Rodon, Roberts. Też podkreślał Brooksa, Wilsona, zawodników, którzy no, są bardzo ruchliwi i też bardzo dobrze biją stałe fragmenty gry. No i oczywiście Johnson na szpicy. Nie wiem, Radku, co tobie jeszcze się rzuciło w ucho? Czy coś... Może i ten Ampadu, jeżeli nie będzie miał kontuzji, jeżeli będzie tak się dobrze rozwijał, to może być jeden z najlepszych defensywnych pomocników w Europie. To pewnie się tutaj zgodzimy, bo potencjał tego piłkarza jest duży, chociaż akurat w Leeds ostatnio w tym roku on gra na środku obrony. Co ciekawe, z klubowym kolegą, z reprezentacyjnym kolegą Joe Rodonem. Jordan James to też jest takie młode odkrycie. 19 lat, piłkarz Birmingham City, pewnie najniżej notowany klub z tych zawodników, którzy tutaj grają w reprezentacji Walii, ale też piłkarz utalentowany, na pewno dużo sobie po nim Walijczycy obiecują. No i dużo energii, odwagi, przebojowości na wahadłach, o czym mówił, zwłaszcza to lewe, Nico Williams, bo Conor Roberts może trochę mniej, ale to będziemy jeszcze pewnie dyskutować. Nie spodziewa się zmian w składzie w porównaniu do meczu z Finlandią, trener Owen. Okay, so last two graphics, we want to show average position of the players, po polsku, czyli średnie ustawienie zawodników. Poprosimy grafikę. You can explain us more about these tactics. Unfortunately, as you said, you don't see this graphic. I send you that earlier, but you said that Nico Williams and Brooks are very, very important players for the team. Roberts, sorry, Williams and Roberts, but yeah. Majority of threaten is done on the left side, I guess. It's stronger side. Yeah. You'll see. I think you'll see, you can see from the graphic that you sent, you know, they play through width. So they need the width. The wing backs will create the width. And as you'll see there with a central striker, you'll see the two number 10s coming really narrow and playing really, really close to the striker. So, you know, they'll try and generate the width through the wing backs. And then the three forwards will come quite narrow and try and play through the middle of the pitch. I think Connor Roberts is certainly a very, very good defender on the right-hand side, mm-hmm. does get forward quite a lot as well, and you'll see him coming in those back post areas. But Nico Williams is certainly a goal threat as well. And the combination of him, Harry Wilson and David Brooks, the two number 10s, they'll float around at times in behind that sort of space in between the lines, try to take the ball. And again, you'll see that naturally the ball does sort of tend to especially against Finland. I don't know whether that was a weakness of Finland or whether it was a tactic that was specifically seen as an opportunity against Finland to try and build up and build out down the left-hand side. But again, they're more than capable of doing it both sides. So for me, it just depends on what they've seen as a team against Poland, where they see the weaknesses, where they see opportunities.
And it'll be interesting. It'll be an interesting game to see where it ends up. Mm-hmm. Because we see on the second graphics about direction of attacks that there were 22% on the left side, 0% on the right, and 78 in the middle. So almost nothing on the right side. But as you said, that the player playing on the right side, Roberts, is more defensive player, better defending than attacking. Yeah. Yeah, but he will get forward, and he does contribute in goals, especially in his club side. So, it'll be an interesting game, and it'll be interesting to see where Wales feel that they can get success against a Polish back line. Okay, so last question, Adam. Later we'll translate. What are you doing now? Because, of course, you are known in Poland that you are working in the Lechia Gdańsk. You are working earlier in the national team of Wales. And now I heard that you are working with Lech Poznań as a consultant, something like that. Am I right? Yeah, that's true. Yeah, I've been working with Lech Poznań now for the last 3 years. It's been good. Mm-hmm. I enjoy it. Very good people, very good club. Very well structured, so a lot of good things going on, especially with obviously looking at the academy sales over the last few years, which has been very, very positive for the club, players coming through the system into the first team and being sold on. So, you know, very, very, it's something that's very close to me and my sort of the way that I try to work, and having that sort of link and aligning that academy with the first team structure has been very positive, and it's been really enjoyable period working with Poznań. Great. Thank you, coach, for your time. Take care, and I wish to see you in the future in the Poland. Thank you. Yeah, good luck. Thanks, good luck. Guys. Thank you. Okej, to jeszcze przetłumaczymy końcówkę rozmowy z trenerem Owenem. Zakończyliśmy właśnie jeszcze na tych takich kwestiach taktycznych. No on podkreślał, że no lewą stroną dzieje się więcej, jeżeli chodzi o zagrożenie w ofensywie, głównie za sprawą właśnie Williamsa. Roberts jest tym graczem bardziej broniącym, ale to też troszeczkę wynikało z tego spotkaniu z Finlandią, że po prostu tam widzieli większą szansę na to. Po prostu potrafili przeanalizować rywala i tam, gdzie widzą większe słabości, potrafią to wykorzystać. Więc ciekawe, jak będą patrzeć na nasz zespół, gdzie będą patrywać takich największych ścieżek. Będzie wyglądało, myślę, podobnie, bo jednak u nas główne zagrożenie to jest Nikola Zalewski na lewym wahadle, czyli pewnie Grober znowu będzie bardziej w fazie defensywnej, skupiał się na zatrzymaniu Zalewskiego potencjalnie, a myślę, że u nas to będzie wyglądało bliźniacze albo lustrzane odbicie, czyli u nas prawy wahadłowy też będzie miał więcej pracy w defensywie z powstrzymaniem Neko Williamsa, a mniej będzie atakował swoją stroną. Tak może być. No i zakończyliśmy rozmowę jeszcze tym, co dzieje się u trenera Owena, bo znamy go z tego, że pracował w Lechii, żeby wcześniej w sztabie reprezentacji Walii, ale też od kilku lat współpracuje z Lechem Poznań, z Akademią, jest takim konsultantem, bardzo mu się podoba ta praca, chwali tutaj zarządzanie w Lechu Poznań, więc oczko w kierunku Dawida Dobrasza. A teraz co, idziemy dalej. No idziemy dalej. Idziemy dalej. Okej, no to teraz co nam pokazuje scenariusz naszego programu? Poprosimy wizytówkę reprezentacji Walii, grafika, która obrazuje miejsce w rankingu i miejsce 29, więc miejsce bardzo dobre, więc takie pytanie wyjściowe do was, moi goście. Polska 30. Tak. 30. Tak. No więc sąsiadujemy. Ale czy waszym zdaniem to miejsce oddaje realną siłę reprezentacji Walii? Bo dobrze wiemy, że nie zawsze rankingi idą w parze z realiami. Gdybyś ty miał tak dać, jak zrobić jakiś swój power ranking reprezentacji, no wiadomo, to byś musiał usiąść i sobie spojrzeć, ale 29, to brzmi wam właśnie tak akuratnie w przypadku Walii? Myślę, że tak. Duże oczy tak. Jak na taki mały kraj, to naprawdę ostatnio robią dobre wyniki, o czym mówiliśmy. Jeszcze od czasów Ryana Giggsa i później jego asystenta, trenera tymczasowego, wreszcie pierwszego trenera Roba Page'a, konsekwentnie osiągają dobre wyniki, awansują na kolejne duże imprezy. W Lidze Narodów może tak kolorowo nie było w zeszłym roku, bo chyba zrobili tylko punkt u siebie z Belgią, poza tym przegrali wszystko, przegrali oba mecze z Polską, co pamiętamy bardzo dobrze. Dwa lata temu. Ale już dwa lata temu, no bo to było jesień 2022 roku, ale u siebie są bardzo mocni. Zerknąłem sobie, że w eliminacjach Euro 16 ostatnich meczów w Cardiff to jest jedna porażka tylko, taka sensacyjna, 2-4 z Armenią. Tam Armeńczycy naprawdę mieli kapitalny wynik. Ale pewnie dobre to miejsce, oddające ich
miejsce w światowym zestawieniu. No jednak to jest na bazie punktów, na bazie sukcesów. To jest też w dużej mierze zasługa Garetha Bale'a, który bardzo się dobrze sobie radził w eliminacjach z tą drużyną. Skończył karierę po mundialu w Katarze. Ten mundial nie był aż tak udany dla Walijczyków, bo jeżeli dobrze pamiętam, to remis ze Stanami Zjednoczonymi, tak. A poza tym bolesna porażka z Anglią i z Iranem. Więc mamy za plecami zawodników z numerami 20 i 9 i mamy 29 miejsce w rankingu FIFA. Chociaż ten zwycięstwo Daniel James to nie wiem, czy zagra w wyjściowym składzie, ale to jeszcze będziemy sobie dyskutować. No na pewno zawodnik bardzo groźny, taki troszeczkę ograniczony technicznie moim zdaniem, ale wiaterek to robi. No nie wiem, nie wiem, może się na ciebie obrazić. Jako Daniel kibic James. Manchester United wspominam go najlepiej. Okej, ale w Leeds chyba sobie całkiem nieźle teraz poczyna. Nie zawsze gra w wyjściowym składzie, ale robi wiatr. To jest jego możliwości, tak. I to jest bardzo szybki. To jest on i Kiefer Moore, to są tacy dwaj do wyjścia z ławki, ja bym powiedział taki Asterix i Obelix, czyli Daniel James mały i szybki, a Kiefer Moore duży i silny. I w razie potrzeby, w zależności, no warto spojrzeć, jak Dan James strzelił gola na 4-0 czy do 1 z Finlandią. W każdym razie czwartą bramkę dla Walii, gdzie tam przyspał, nie wiem czy nie Robert Iwanow, ten, który grał w Warcie Poznań, przyspał środkowy obrońca, dopadł do niego w zasadzie w moment. Dan James siadł na nim ten jak taka, nie mógł się do takiej muchy otrzepnąć i zaraz stracił tę piłkę. Dan James popędził, minął bramkarza, strzelił czwartego gola dla Walijczyków. Mam nadzieję, że nie będzie takich scen w obronie Polski w meczu z Walią. Zatem on jest groźny, bo jest bardzo dynamiczny, a z drugiej strony Kiefer Moore jest groźny, ewentualnie jakby była potrzeba wpuścić na boisko, gdyby Walijczycy mieli zły wynik. Bo ten jest z kolei bardzo wysoki, silny i bardzo dobrze gra głową. A teraz spójrzmy na grafikę z trenerami reprezentacji Walii. To tak spojrzymy troszeczkę szerzej, odrywamy się tylko od tego, co jest tu i teraz, bo trenerów, którzy prowadzili reprezentację Walii w XXI wieku, jak się okazuje, było tylko 7. Myślę, że można użyć słowa tylko, bo porównując to z reprezentacją Polski, to u nas było tych trenerów 13. Ta grafika pokaże się później, bo mam tutaj na ucho informacje. I ja może przypomnę, wszystko zaczęło się od Marka Hughesa od 99 do 2004, później John Toszak 2004-2010, Brian Flynn w 2010 roku poprowadził 2 mecze, później Gary Speed, świętej pamięci Gary Speed, który prowadził drużynę przez 10 spotkań, Chris Coleman od 2012 do 2017, aż 50 meczów, Ryan Giggs, a później Robert Page. No właśnie, bo ja powiedziałem, że od Ryana Giggsa, a to jeszcze Chrisa Colemana tak naprawdę zaczął się ten wzrost na Euro 2016, gdzie cała Polska żałuje, że nie spotkaliśmy się z Walią w półfinale, bo tam Walia zmęczona i tak dalej, wiadomo. Już byliśmy w finale. Już byśmy się po nich przejechali, to oczywista sprawa, ale Renato Sanchez i Jakub Błaszczykowski mieli na ten wieczór inne plany, więc wtedy jeszcze Chris Coleman ich prowadził, rzeczywiście, no tak. No ale to pokazuje, że Rob Page w zasadzie z Czesławem Michniewiczem się mierzył we wrześniu, Fernando Santoszem nie i teraz przeżywa kolejnego, przyjdzie mu się mierzyć z kolejnym polskim selekcjonerem. No i jest tam pewna taka ciągłość, tak mi się wydaje, jak popatrzymy. Oczywiście tam oprócz tych pojedynczych przypadków, które tam 2 mecze, 5 meczów czy 10 meczów panowie prowadzili, ale jednak widać, że Joe Toszak 6 lat, teraz Rob Page, wcześniej asystent, teraz pierwszy tak, trener. Tak, 4-5 lat to... Tak, tam widać, że jest jakaś przewodnia myśl, że jest szansa, bo też umówmy się, no wcześniej myślę, że nie było jakichś wielkich oczekiwań od tej drużyny, więc ci trenerzy mogli sobie w miarę spokojnie pracować, mimo, nie wiem, porażek, mimo czasami braku awansu do jakichś tam imprez, ale teraz to się zaczyna rozwijać, co nam tutaj wszystko ładnie wytłumaczył i wyłożył nasz gość. I rzeczywiście jest tam myśl jakaś przewodnia, jest inne szkolenie, inne podejście. Zresztą no, trudno oczekiwać, bo my tak faktycznie, my tak trochę mam wrażenie, że żyjemy takim przekonaniem właśnie, że brytyjski futbol, że Walia, że coś tam. Ale jakbyśmy popatrzyli na mecze te właśnie, zwłaszcza ostatnie, nawet wystarczy przejrzeć to spotkanie z Finlandią, jak Walijczycy strzelają gole. To tam nie ma jakiejś siły fizycznej, tam nie ma wrzutek non-stop z jednego czy z drugiego skrzydła. Tam jest pierwsza bramka, koronkowa akcja, kombinacyjnie środkiem, pach. Dwie bramki ze stałych fragmentów, co prawda jedna nieuznana, chociaż też mam wątpliwości, czy słyszę nieuznana, ale rzut wolny, rzut rożny, padają bramki. Bramka bezpośrednio z rzutu wolnego. Także naprawdę urozmaicony sposób atakowania i to jest zupełnie inna piłka. My powinniśmy dawno już zapomnieć o tym takim archetypie i stereotypie brytyjskich drużyn, brytyjskich piłkarzy. Ja nawet powiem wam szczerze... Znaczy walka pewnie jest dalej, to serducho, natomiast poparte też jakoś... Tego nie można... To się nie zmienia, tylko chodzi o to, że walor fizyczny nie jest jakby dominującą. To nie jest najważniejsza sprawa, że musi być kawał chłopa i dopiero wokół tego możemy budować drużynę. Ja sobie przypomniałem przed tym meczem, przepraszam, przed tą wizytą, kiedyś byłem, to już było dosyć dawno temu, nie wiem, z 10-12 lat temu, byliśmy w Irlandii Północnej z reprezentacją dziennikarzy.
obejrzeć ten sławetny mecz wtedy. Borus i Michał Żewłakow w rolach głównych. I później graliśmy sobie mecz z drużyną z Irlandii Północnej. Nie pamiętam, co to była za ekipa. W każdym razie było tam ze dwóch, trzech takich, widać, że gości, którzy grali w piłkę. Jeden z nich, nie pamiętam teraz nazwiska, sobie nie przypomnę, w środku pola, ja byłem w ciężkim szoku, lewa noga, niewysoki, ale grał po prostu jak, no nie wiem, no jak taki naprawdę mega, mega fajny piłkarz. Potem się okazało, że to w ogóle gracz z ekstraklasy, nawet z ekstraklasy irlandzkiej, nawet nie wiem, czy z jakimś tam, z jakimś motywem w Premier League, i były chyba reprezentant w ogóle Irlandii Północnej. I to było kompletne zaprzeczenie tego, czego się można było spodziewać, oczekiwać po właśnie piłkarzach z Wysp Brytyjskich. Ja na niego patrzyłem w trakcie tego meczu, tak graliśmy mniej więcej na tych samych pozycjach przeciwko sobie, no to byłem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem umiejętności technicznych, przeglądu pola, takiej szybkości reakcji, szybkości myślenia. I wtedy sobie miałem takie pierwsze zdarzenie z takim brytyjskim futbolem osobiście. Ale on mógł myśleć o tobie to samo, że Polska, niezacofany kreatu Pawłoś. Nie wiem, może nie aż tak. Tam kręcił, ale naprawdę. Wymieniliście się? Naprawdę byłem. Nie. To nie. Sorry, że tak to robię. To nie są tanie rzeczy, więc oni mieli. Pamiętam, że mieli jakiś słabszy sprzęt, także nie. Się nie opłacało. W każdym razie sam dotknąłem tego tak na własnej skórze, że naprawdę to są goście, którzy bardzo dobrze grają w piłkę i trzeba zapomnieć o tym, że tylko fizyczność, tylko nie wiem, właśnie długa gdzieś tam laga, tylko wrzutka z bocznego sektora, absolutnie nie. Nie, no mówmy się, to takie stereotypy to już wrzućmy między bajki, bo to było, może miało rację bytu w latach 70. kiedy Polska po raz pierwszy się mierzyła z Walią i zaliczyła ostatnią do dzisiaj porażkę. Inna sprawa właśnie, że ta Walia trochę nam leży historycznie, że nawet jak mecze nie wyglądają dla nas przekonująco, to wynik jest koniec końców korzystny, ale później przez lata mówiło się, że Ryan Giggs to nigdy w życiu nic nie osiągnie. No i nie osiągnął na poziomie reprezentacyjnym, bo ma takich słabych kolegów z reprezentacji. Miał pecha urodzić się w Walii, a nie w Anglii. W zasadzie był on, co? John Hartson, może Robbie Enshaw, czy Robbie Savage? Tak jest, ale no to taki to typowy właśnie rzeźnik. Harson, Savage, to jest właśnie to chyba tym, to stara szkoła. Trochę żyjemy właśnie tym wspomnieniem. Tak, to samo się mówi przecież o George'u Beście w Irlandii Północnej właśnie, że też nie może nic osiągnąć, bo mu koledzy nie dorównują, ale później pojawiło się właśnie takie trochę już inne pokolenie Garetha Bale'a, Arona Ramsey'a i ci koledzy zaczęli być coraz lepsi. Ktoś, pytaliśmy u nas na mediach społecznościowych, z czym ci się kojarzy Walia, to ktoś napisał, że Hal Robson-Kanu. Aż sprawdziłem, jak ten napastnik, gdzie on teraz gra, ten co grał na Euro 2016. Już skończył karierę, a dzisiaj to jest zupełnie inną stronę. To nie jest właśnie stawianie na indywidualności i 10 wkładów do koszulek, tylko to jest ekipa, to jest zespół dobrze zorganizowany, dobrze się poruszający, mający swój plan na mecz, świetnie presujący, bardzo dynamiczny i taki no, na swoim stadionie. Wszyscy idziemy razem, po prostu te trybuny. Jeżeli im się ten mecz dobrze ułoży, to możemy mieć bardzo, bardzo duże problemy. Właśnie dla nas kluczowe będzie, żeby w ten mecz dobrze wejść, bo gdyby to się ułożył scenariusz podobny, o tym powiedział też Adam Owen, podobny do meczu z Finlandią, to możemy mieć naprawdę duże ciężary, bo jeżeli oni pierwsi strzelą gola, no to później jest pod nich układ idealny. Zapraszamy Polacy na naszą połowę, chodźcie. A my sobie tylko po przechwycie puścimy tam do przodu Wilsona, Johnsona i Brooksa i możecie nas ganiać. A ja teraz się uśmiechnę w kierunku czatu z wielką prośbą o zostawienie łapki w górę, tak żeby wspomóc nasze algorytmy, wykonałem swoją powinność i też zapraszam was do udziału w ankiecie, która już za chwilkę się pojawi i zapytam też naszych gości. Dam wam na czacie i moim gościom 5 minut na odpowiedź, na zastanowienie się. Oczywiście nie sprawdzamy tego w internecie, to jest taka tylko zabawa. Najdek pisze na czacie, że Szkoci nadal grają rąbankę, ale jeden z widzów odpisuje mu: Najdek, co ty no właśnie, Najdek, chłopie, co ty gadasz? Szkoci nie grają rąbanki, spokojnie. Spytaj Hiszpanów, polecam włączyć. Oczywiście jest tam taki John McGinn na przykład, korpulentny zawodnik, ale to też jest świetny piłkarz. A dokładnie tak, potrafi grać. To nie jest rąbanka. A ja zadaję pytanie, które chciałem już zadać przed chwilką, a brzmi ono. Ilu Walijczyków zagrało w historii Ekstraklasy? Ilu by zagrało w reprezentacji Polski. Odpowiedź A, 0. Odpowiedź B, 1 lub 2. Odpowiedź C, 3. Odpowiedź D, 4 lub więcej. Zastanówcie się za 5 minut odpowiedzi i czat też niech da znać. Jak pyta, to na pewno nie 0.
Tak. Znaczy, ja nie mam pojęcia, mogę tylko strzelać. Jeden lub dwóch. Ja też obstawiam jednego. Tak, tak. Kojarzy mi się jakiś... Zważcie jeszcze te myśli za 5 minut specjalnie. Zważcie słowa, dobrze. Zważcie słowa. Idziemy, panowie, dalej z naszym programem. Będziemy teraz chcieli kolejną grafikę. No właśnie, bo rozmawialiśmy o składzie przewidywanym. Zobaczmy sobie grafikę ze składem, który wyszedł na Finlandię. Prawdopodobnie podobny wyjdzie na spotkanie z Polską. I tam pokazujemy kluby, w których grają zawodnicy. I widać taką... Nie ma takiej, wiecie, wielkiej różnicy, takiej drastycznej różnicy, jeżeli chodzi o poziom klubów, które grają. Oczywiście, no niektóre kluby są lepsze, tak jak przede wszystkim Tottenham. Nie, no umówmy się, że tu są same przeciętne angielskie kluby. Tak, prawda, ale, panie Marcinie? Ale że to jest taka siła, tak? rozumiem, tak, absolutnie. Są sami angielscy średniacy, tak? Tak. To są niezłe kluby z Championship albo przeciętniacy z Premier League, tak to ale widzę. Czy to jest siła reprezentacji Walii, że właśnie oczywiście, ten poziom teoretycznie... Teoretycznie jest, oczywiście powinien być wyrównany. Jest wyrównana ekipa, grająca na takim właśnie zbliżonym mimo poziomie. Przepaści, nie? Bo nawet absolutnie tak, nawet jeśli popatrzymy na te drużyny, na tych piłkarzy grających w Championship, no to masz tak, Leeds, czyli lider, Ipswich, akurat to jest... Też wysoko. Akurat to jest Kiefer Moore, który jest rezerwowym, ale on równie dobrze może grać w pierwszym składzie, bo jest w bardzo dobrej formie. Jeszcze Nathan Brokhead też jest... Walczy o awans. Southampton, czyli mamy lewe skrzydło, Bena Davisa tak samo, więc przepraszam, Ben Davis akurat na tutaj bronie. Nasze pytanie w międzyczasie, zachęcam. Więc to są piłkarze, którzy albo są właśnie grają w klubach Premier League, no oczywiście nie biją się o jakieś tam najwyższe cele, a jeśli grają w Championship, to są raczej piłkarze, którzy aspirują do tego, żeby awansować do Premier League. No jedynym wyjątkiem to jest James, który bije się raczej o to, żeby z Birminghamem utrzymać się w Championship. To jest najsłabszy klub, tak? A reszta tak, to są tak, naprawdę tak. Niezłe kluby. No i Roberts... Oczywiście zakpiłem trochę z tym średniakiem, no bo jednak to da nam się bije o najwyższe cele, może nie o mistrzostwo, ale o awans do... Jak ktoś nie wyłapał, to... Tak, to się tutaj... tłumaczy. Tak. Żart, który trzeba tłumaczyć, może jest nie tak. Do końca udany, ale ja z takich słynę. Natomiast drużyna Tottenhamu walczy o Ligę Mistrzów, okej? Okay? Przy czym akurat Davis tam nie jest podstawowym obrońcą, gra tylko w razie kontuzji Mickiego van de Venna na przykład. I Brennan Johnson też nie jest podstawowym piłkarzem, jest ważnym elementem rotacji. Ostatnio grał sporo, ale albo nie było Sona, albo kontuzjowany był Richarlison. Natomiast on jest powiedzmy... 14 piłkarzach, 14-15, którzy... On jest z czterech piłkarzy z ataku, gdzie są trzy miejsca do gry, bo tak jest Richarlison, Kulusewski, Son i właśnie Brennan Johnson i nie gra źle wcale. Ale jest chyba, tak, jest w dobrej formie. 4 gole, 6 asyst. Ja bym jeszcze tutaj tak się skupił na Robercie, bo wydaje mi się, że to jest miejsce, gdzie my powinniśmy się skupić i szukając najsłabszych punktów, to może być właśnie, jednym z nich może być Roberts, bo to jest gość, który, no widzimy, że na planszy jest w Leeds, czyli jest liderem, ale on tam praktycznie nie gra. Jeżeli gra, to wchodzi na same ogony, końcówki, to jest piłkarz bez regularności i wydaje mi się, nie wiem, czy to był przypadek, czy to była zamierzona taktyka Finów, nie wiem, czy oglądaliście, jak dokładnie oglądaliście mecz z Finlandią, to większość ataków Finowie prowadzili właśnie swoją lewą, a prawą stroną Walii. Nie wiem, czy właśnie też zdefiniowali tę słabą stronę, ten słaby punkt jako Conora Robertsa, czy wynikało to z czegoś innego, tak czy siak, ten Roberts rzeczywiście, miałem wrażenie, że te właśnie ataki Finów, to była głównie ich lewa strona. Ja bym dołożył do Robertsa jeszcze, który awansował do Premier League z Burnley, ale w Premier League nie grał w ogóle. On udzielił takich wywiadów teraz przed tym spotkaniem. Warto zwrócić uwagę, bo posiadasz bardzo efektownego wąsa obecnie. Tak, prawy wahadłowy Leeds United. I powiedział, że awansował, liczył, że będzie grał w Premier League regularnie, ale to się nie udało, więc postanowił wrócić do Championship, ale w Leeds też nie gra właśnie regularnie. Wchodzi raczej z ławki. On i Chris Mepham, to też jest słabszy punkt. Tak, Mepham też gra mniej, aczkolwiek ostatnio grał trzy poprzednie mecze grał od początku, ale wcześniej rzeczywiście miał problemy z... Bo kontuzjowany był Senesi w Bournemouth, tak. Dlatego on gra regularnie z poziomem trzecim w hierarchii stoperów Bournemouth, ale kibice walijscy zwracają uwagę, że to jest taki Jan Bednarek walijski, czyli pan Elektriko trochę. I może właśnie dlatego warto atakować prawą stroną Walii, a naszą lewą, bo Roberts i Mepham, tak który potrafi się zakręcić, nawet był tam zakręcony przy golu dla Finlandii, potrafią popełniać błędy. No, czyli do boju Nikola Zalewski. No raczej. Niech tam powalczy. Patrzę, ile minęło od założenia ankiety. 3 minuty. Poczekamy jeszcze 2 minuty. To teraz poproszę grafikę, która obrazuje Walię i jej mecze domowe w eliminacjach. Wspominaliście też o takim dłuższym czasie, w którym Walii szło bardzo dobrze, no ale spojrzymy tylko na te mecze domowe w eliminacjach. I tak wygląda to z Turcją 1-1, z Chorwacją 2-1, z Armenią 2-4 i z Łotwą 1-0. I mimo, że wiecie, w tej dłuższej perspektywie wygląda imponująco dość bilans Walii, to patrząc na mecze eliminacyjne,
No szału nie ma. Z Turcją 1-1 u siebie, okej. Z Chorwacją super, natomiast porażka z Armenią, a z Łotwą 1-0, no nie, nie jest to rezultat imponujący. Tak, tylko kim my jesteśmy, że tak powiem? Jesteśmy pogromcą Łotwy. Że my możemy tutaj marudzić na takie wyniki. No, nie, nie, nie to, że marudzę, po prostu ja wiem, tak chciałem wypośrodkować. Trochę piję do naszej reprezentacji, no bo gdybyśmy my takie osiągali wyniki w ostatnich eliminacjach w meczach u siebie, gdybyśmy mieli taką grupę i zremisowali z Turcją, wygrali z Chorwacją, no owszem, porażka z Armenią, ale wydaje mi się, że to bardziej trzeba rozpatrywać jako jakiś taki wypadek przy pracy i coś, co nie wiem, na 10 meczów może by się raz coś takiego wydarzyło. No jednak jest to zespół swojego boiska i tak to trzeba określić. 26 ostatnich meczów eliminacyjnych o punkty u siebie, tylko dwie porażki, także to nam coś pokazuje. I no, trzeba się nastawić na naprawdę ciężki bój, no. co tu dużo gadać. Oni nie grają w barażach przez stracone punkty, bo ja nie uważam remisu z Turcją u siebie oczywiście, za rozczarowanie. Tak. Przez stracone punkty na własnym stadionie, tylko na wyjazdach. Tak, tam sobie rozumiem. Oni u siebie przegrali tylko z Armenią, ale na wyjazdach wygrali tylko z Łotwą. Z Armenią też nie byli w stanie wygrać na wyjeździe i z Łotwą też drugiego gola wygrali 2-0, ale strzelili w samej końcówce w doliczonym. Z Chorwacją akurat zremisowali, ale w doliczonym czasie. Tak, czy siak, tak, no 4 punkty na Chorwacji to jest tak, na pewno no sukces. A z drugiej strony tylko punkt na Armenii to jest rozczarowanie. Tak czy siak, no ta grupa była trudniejsza, umówmy się, no Turcja i Chorwacja niż nasza. Więc no, u siebie są na pewno mocni. Te trybuny ich niosą. Jest takie momentum teraz wokół tej reprezentacji. To jest drużyna, która gra tak właśnie ofensywnie, dynamicznie, siada na rywala. O tym mówił Adam Owen. Jest przekonana o tym, o swojej sile, jest młoda. Młoda, a jednocześnie już całkiem doświadczona, bo myślę, że ma twarz takich piłkarzy jak Harry Wilson i Tam Padu, gdzie to nie są starzy piłkarze, a już mają po 50 i więcej meczów w reprezentacji. Jak spojrzysz na wyjściowy skład, to tylko Davis i bramkarz Danny Ward to są piłkarze starsi niż 28 lat. Roberts później ma 28, chyba Brooks ma 27, reszta to już są zawodnicy 25 lat i młodsi, niektórzy po 22, 23, 19 lat. Więc młoda, taka pełna wiary, entuzjazmu drużyna, którą te trybuny niosą, już zaczynając od hymnu, to będzie na pewno fajne przeżycie, może nie dla polskich piłkarzy, chociaż wiemy, że też polscy kibice, pamiętamy to z Ligi Narodów, też potrafią się przebijać z dopingiem, bo to jest taki brytyjski doping. Super, jak jest hymn i jak szybko strzelimy gola, ale jak nam nie, że przez 15-20 minut to się robi już cicho i bardziej reagujemy na wydarzenia meczowe, na zagrożenie i wtedy będzie słychać polski sektor, co do tego jestem przekonany, bo nasi kibice też na wyjazdach zawsze dają radę, gorzej bywa na narodowym. No dobrze, to ostatnia szansa na odpowiedź. Ilu Walijczyków zagrało w historii Ekstraklasy? 0, 1 lub 2? Bo ty przewodni programu. 3 lub 4 lub więcej. No ja będę konsekwentny. 1, 2? Ja mówię 0. Za słabi są na Ekstraklasy. No i zwycięzcą konkursu jest Radosław Przybysz. Odpowiedź brzmi 0. Przyznam, że sam byłem zaskoczony. Z ciekawości chciałem to sprawdzić wczoraj. I rzeczywiście 0 zawodników. A mamy po jednym zawodniku z krajów takich jak Palestyna, Irlandia, Egipt, Porto Rico, Afganistan, Jugosławia. Jeszcze Alexis Norambuena to był naturalizowany Palestyńczyk. On był Chilijczykiem. No ale w statystykach się liczy. Nawet mieliśmy z Chin, pamiętacie, Donga Fanshuo. No ale z Wali nie mieliśmy nikogo. Ale w ogóle zobacz, że mamy wyspiarzy malutko. Tom Hatley to był jeden z niewielu Anglików, który... Cillian Sheridan był też. Był Cillian Sheridan, to był Irlandczyk. Tak. Był kiedyś Ziggy Gordon w Jagiellonii, ale zagrał też ze 2 mecze, taki lewy obrońca. To był Szkot i ostatnio był Cameron Bortwick-Jackson, czy Johnson-Jackson w Śląsku Wrocław, ale delikatnie mówiąc... Szkot Barry Douglas jeszcze mieliśmy. Ale wypożyczony. No jest Szkot Barry Douglas do dzisiaj przecież, Basher. Tak, kilku wyspiarzy się przewinęło, akurat z Walii nie. Teraz za chwilkę właściwie będę prosił Radka do naszej diody, bo zrobiliśmy takie wyzwanie, taki konkurs mocy, Radku, jakbyś to opisał? Ty head to head. Pomysłodawcą? Jak? Head to head. Okej, okay, head to head. Równanie pozycja po pozycji. I jaki będzie wynik, to myślę, nie będziemy spoilerować, choć okay. To już się przewijało w poprzednich programach. Już jest u nas na stronie od wczoraj, więc... No tak, ale może nie każdy... polecam tekst, bo tam obszerniejsza argumentacja każdej z pozycji, a tutaj tak pewnie przelecimy to dość dynamicznie. No dobrze, to w takim razie poproszę ciebie, Radku, chyba do diody. Dobrze. Zaraz dostanę na ucho informację, czy dobrze stoisz. Prosimy o informację od reżyserki. Gdzie trzeba, to podejdę, słuchajcie. Tak, myślę, że rzeczywiście może coś stanąć z tej strony i będziemy sobie porównywać piłkarz po piłkarzu, pozycja po pozycji. Radek, troszeczkę jesteś zaciniony, ale myślę, że... No nieważne, ważne to, co widać, słuchajcie. Opowiadaj, kogo widzimy na diodzie. Myślałem, że będziemy widzieć ten skład, a mamy piłkarze po piłkarzu. Tak, po piłkarzu. Bramka o bramce też powiedziano bardzo dużo, panie Marcinie, prawda? Danny Ward to jest trzeci bramkarz w Leicester i to jest paradoks taki, że on w zeszłym sezonie w Premier League był pierwszym bramkarzem Leicester, bo odszedł Kasper Schmeichel i trochę za późno się obudzili ze ściągnięciem następcy i zostali na cały sezon z Danny Wardem, który nie pomógł im, delikatnie mówiąc, w walce o utrzymanie. Spadł z Leicester
do Championship, a tam nie gra, bo tam przyszedł trener Enzo Maresca, u którego bramkarz musi grać przede wszystkim bardzo dobrze nogami, być takim pierwszym rozgrywającym. Dany Ward nie jest w tym najlepszy i spadł daleko w hierarchii, bo nawet za Jakuba Stolarczyka, który Polaka, który w europejskich, w krajowych pucharach gra, a w lidze gra podstawowy inny bramkarz, już nazwiska teraz nie pomnę. Natomiast no Wojciech Szczęsny, bramkarz Juventusu, nawet jeżeli nie błysnął przy tym golu dla Estonii, no to jest dużo, dużo wyższa klasa. Żaden z powołanych do reprezentacji Walii bramkarzy, Maciej Łaszkiewicz, którego pozdrawiam serdecznie, na to zwrócił uwagę, nie jest w swoim klubie nawet numerem 2. Większość jest numerem 3 albo 4 w hierarchii. Mhm. To nam pokazuje, jakich mają bramkarzy. Żaden nie gra regularnie, dany Ward gra tylko w reprezentacji, a w klubie nie gra. On albo Wayne Hennessy zazwyczaj ze sobą rywalizują, ale mówię, no Wayne Hennessy jest 4. bramkarzem w Nottingham Forest, a dany Ward jest 3. w Leicester. 1-0 dla Polski. Marcin, nie wnosisz żadnych sprzeciwów, rozumiem. Idziemy dalej, poprosimy kolejną diodę, kolejne starcie duetów, na kogo przyjdzie teraz pora. Myślę na przykład Kiwior Davis, Benarek Mefam. To jest o tyle wygodne, że gramy podobnymi systemami, więc można się takie zabawy bawić, no bo dużo trudniej by było, jakbyśmy my grali na wahadła i 3 stoperów, a oni na przykład 4-4-2, to wtedy miałoby mniej sensu. A tu mamy 3 stoperów, więc możemy sobie ich porównać. Tym półprawym u nas jest Jan Bednarek już od paru meczów, u nich jest Chris Mepham. Postawiłem na Mephama, ale mówię, to jest akurat duet elektryków, powiedziałbym. Najsłabsze ogniwa w defensywie. Natomiast Mepham gra w Premier League, a Bednarek gra w Championship i tylko dlatego w zasadzie stawiam plusik przy Mephamie, ale zaraz wytłumaczę, że po drugiej stronie możemy przejść dalej. W środku pola mamy, w środku obrony mamy starcie Dawidowicz-Rodon i tu z kolei wygrywa Dawidowicz tylko dlatego, że gra w Serie A, a Rodon gra w Championship. Natomiast tutaj nie ma zasady, no bo Bednarek gra w klubie, który aspiruje do awansu, ale traci bardzo dużo goli, a Rodon gra w klubie, który aspiruje do awansu i prawie nie traci goli. Rodon z Ampadu tworzą duet stoperów grającym czwórką Leeds United i w tym roku w 13 spotkaniach nie stracili gola z gry. Stracili 3 gole po stałych fragmentach i 0 goli z gry. Wygrywają większość spotkań do zera. Joe Rodon jest w bardzo dobrej formie, jest bardzo groźny przy stałych fragmentach, ale znowu, skoro tam wygrał zawodnik z ekstraklasy z zawodnikiem z drugiej ligi, czyli wygrał Mepham z Bednarkiem, to tutaj wygrywa zawodnik z Serie A z zawodnikiem z Championship, czyli Dawidowicz z Rodonem, a tak naprawdę... takie zwycięstwo miażdżące, nie jest, w przypadku bramkarzy. Trudno porównywać takich zawodników. No wiecie, no jeden gra w Leeds, drugi w Hellasie. No jeden się broni przed spadkiem w Serie A, drugi walczy o awans do Premier League. Tak naprawdę i w tej poprzedniej parze, i w tej mógł być remis. I wyszłoby nam na to samo. Więc mamy na razie remis wśród stoperów. Idziemy dalej. I najmocniej obsadzona jest ta półlewa obrona w obu drużynach, wydaje mi się. Bo u nich to jest kapitan, 85 występów, Ben Davies, obrońca Tottenhamu od lat już w zasadzie. Ceniony taki w rotacji, bardzo doświadczony, solidny, popełniający mało błędów. U nas Jakub Kiwior, który też popełnia coraz mniej błędów, też jest ostatnio naprawdę solidny. Od debiutu Kuba Kiwior 20 z rzędu bitych meczów w reprezentacji po 90 minut. Chyba na ten moment nasz najmocniejszy punkt. W ofensywie troszkę lepszy moim zdaniem niż Davies i gra regularnie w Arsenalu. A Davis nie gra ostatnio, oczywiście wiemy, że kontuzjowany był Zinchenko i tak dalej, natomiast Kiwior gra, nie gra słabo, gra na tyle dobrze, że myślę, że będzie dalej grał, utrzyma to miejsce po przerwie reprezentacyjnej w podstawowej 11 Arsenalu, a Ben Davis nie jest podstawowym piłkarzem Tottenhamu, więc tu Polska zwycięża. Czyli mamy na razie 3-1 po bramkarzu i 3 obrońcach. Tak jest. No to idziemy dalej, przechodzimy do linii pomocy i zaczniemy, zaraz zobaczymy, kto nam się tutaj pojawi, która para, ty będziesz sobie analizował. Slisz kontra Ampadu. No i tutaj ciekaw jestem, Marcin, twojej opinii. Moim zdaniem Ampadu tutaj bije niestety naszego reprezentanta na głowę. Już wiele o nim powiedzieliśmy, o potencjale opowiadał nam nasz gość. No faktycznie, to jest nie dość, że piłkarz młody, ale już z dużym doświadczeniem i mało tego, on jest kapitanem Leeds. To też wiele mówi o tym, jaki ma potencjał, jaką ma charyzmę, jaki ma wpływ na drużynę, więc tutaj naprawdę to jest kluczowa postać tak na dobrą sprawę w reprezentacji Walii i faktycznie też bym się nie zdziwił, gdyby te słowa Owena się potwierdziły, że to może być naprawdę piłkarz, jeśli awansują, myślę, że na pewno awansują z Leeds. A myślę, że na Euro na pewno awansują. Nie, tutaj jakby aż tak bym nie wybiegał, ale myślę, że awansują z Leeds do Premier League, jeśli tam potwierdzi swoje możliwości, to naprawdę za rok, za dwa będą się o niego biły większe kluby niż Leeds. Jeden z wielu piłkarzy, którzy spędzili kilka lat w Akademii Chelsea, nie przebili się do pierwszego składu. Wiemy, że był rzucany po wypożyczeniach w Specji, chociaż grał z Jakubem Kiwiorem. I tam grał środkowego pomocnika, ale w różnych klubach grał na różnych pozycjach. Piłkarz uniwersalny. Najlepszy defensywny pomocnik reprezentacji Walii, która gra trochę inaczej niż my, bo gra na takie 2 szóstki, a my jednak gramy na 1 szóstkę. No Bartek Slisz dopiero wyjechał z Ekstraklasy, więc trudno mi teraz porównywać do piłkarza, który już ma takie doświadczenie w europejskich ligach, więc tutaj wygrywa Ampadu. 3-2 dla Polski, Walia strzela bramkę kontaktową. Idziemy dalej.
No dobrze, tu będziemy mieli drugą walijską szóstkę, a u nas to będzie Jakub Piotrowski, więc to są... A nie, to mamy Daniela Jamesa, a miał być Jordan James, ale to mniejsza, mniejsza o to. Nazwisko się zgadza. Tak, to samo nazwisko, więc słuchajcie, okay. Czy to Daniel James, czy Jordan James wygrywa z Jakubem Piotrowskim? Okay. Nie zmienia to nam w ogóle... Nie zmienia nam to wyniku, natomiast to nie jest ten piłkarz Jordan James, 19 lat z Birmingham City, o czym powiedział Marcin. Kuba na razie gra w Ludogorcu, raz gra, trudno go porównywać z piłkarzem, który ma 19 lat, już ma kilka dobrych spotkań w reprezentacji Walii, już nie ucementował swój status. Na pewno jakieś odkrycie to jest Jordan James i na pewno jakieś odkrycie ostatnich miesięcy też Kuba Piotrowski. Niech nas jutro zaskoczy, niech sieknie bombę z dystansu i niech uciszy stadion w Cardiff, ale niestety tutaj znowu daje punkcik Walii. 3-3. A ja bym jednak polemizował. No owszem, nie można tego zostawić, bo to jest piłkarz... Bardzo trudno, nie? Tak, to jest piłkarz, mówię o naszym reprezentancie grającym w lidze bułgarskiej. Więc to nie do końca jest liga taka... Taki troszeczkę szok poznawczy dla nas, że może dla kibiców reprezentacji Polski, takich niedzielnych bym powiedział, że przyjeżdża jakiś piłkarz z ligi bułgarskiej i nagle jednak przerasta no on i wygrywa konkurencję z piłkarzami z lig lepszych. Tak, ale z drugiej strony to jest też piłkarz, który już pokazał swoją jakość, swoje możliwości w Europie, w europejskich pucharach, więc on tam się sprawdził. I wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, czy kwestia awansu to będzie jakieś przypieczętowanie, ale... Kwestia transferu to jest kwestia czasu Piotrowskiego, więc no, daj Boże, awansujmy, niech jeszcze coś zagra, to myślę, że nie będziemy musieli się zastanawiać i zestawiać potem, bo ten jest z ligi bułgarskiej, a ten jest gdzieś tam z innej ligi, tylko to będzie za chwilę być może top 5, jeśli chodzi o ligi. Piłkarz jednego z klubów właśnie top 5. Poza tym ty chwalisz, Jordana Jamesa, a ja oglądam ten mecz, skupiłem się na tym meczu z Finlandią, tak szczerze mówiąc, on taki, mam wrażenie, jest klockowaty trochę. I to jest jakbyś zupełnie... Mówił o Bieliku, jest zupełnie trochę tak. To jest programu. Kolega zresztą Bielika, więc jakby... Bielik gra w obronie, a James pomoc. Zbieżność przypadkowa. Mam wrażenie, że właśnie tej motoryki to jest zupełnie inny typ piłkarza niż Ampadu. Zupełnie inny typ piłkarza. Owszem, jest młody, więc ta perspektywa gdzieś tam jest, ten potencjał jest. Nawet 8 goli ma w lidze, mimo że to jest szóstka, więc potrafi podobnie jak Piotrowski. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten, jakby mam zestawiać Piotrowskiego, to jednak daje tutaj naszemu graczowi tak troszeczkę. Dobrze. Ale już trzymamy się punktacji Radka, ale bardzo dobrze, że wchodzisz tutaj w bitwę na argumenty, więc przypomnijmy 3-3. Mhm. Idziemy dalej, więc może teraz wahadła, panie wydawco, tak od którego wahadła zaczynamy. Conor Roberts kontra Przemysław Frankowski. Tutaj widzę przewagę reprezentacji Polski, zdecydowanie. Przemysław Frankowski, piłkarz grający w Ligue 1, piłkarz, który nieźle się prezentował w Lidze Mistrzów, wicemistrz Francji, mówi, że jest w dobrym momencie swojej kariery. Strzela gole, świetne dynamiczne wejścia, jak choćby w spotkaniu z Estonią, gdzie Ken Kalaste nie wiedział, gdzie Polak jest, z której strony. A Conor Roberts, to mówiliśmy, rezerwowy w Leeds United, powiedziałbym, że słabszy punkt. Piłkarz taki solidny, zawsze gdzieś w tej reprezentacji Walii jest, ale nic ekstra, nic ponad to i uważam, że no pytanie, czy Frankowski zagra? Bo jeżeli zagra, to będzie to nasza przewaga, chociaż oczywiście oni się pewnie nie spotkają, no bo wtedy będzie to oznaczało, że Przemek Frankowski jest po prawej stronie, a po swojej prawej jest Conor Roberts. Robertsowi przypadnie raczej zadanie zatrzymywania Nikoli Zalewskiego. Punkcik dla Polski i możemy przejść do lewych wahadłowych, no prawda? Przejdźmy. Tak jest. Bardzo się cieszę. 4-3 dla Polski. I tu miałem najtwardszy orzech do zgryzienia, największą zagwozdkę. No bo tak, obaj bardzo młodzi, Nikola jest rok młodszy rocznikowo, obaj bardzo utalentowani, ten jest w Romie, ten był w Liverpoolu i ten jest w lepszym klubie, tylko nie gra. Ten jest w słabszym klubie, ale gra regularnie. Jak to zważyć? Obaj mało goli. Przynajmniej na poziomie klubowym. Neko Williams cały sezon bez trafienia, ale w kadrze ostatnie dwa spotkania to są 2 gole Neko Williamsa. Z drugiej strony Nikola Zalewski ostatnie 2 spotkania to jest 5 asyst w reprezentacji Polski. Tylko wiadomo, że graliśmy z Łotwą i z Estonią w tych występach, w których on błyszczał, ale to jest myślę bardzo ciekawy pojedynek. Nikola ma lepsze pokrętło, Nikola jest lepszy z piłką przy nodze, lepsza technika użytkowa na małej przestrzeni. Atutem Williamsa jest na pewno taka dynamika, przebojowość, takie wbiegnięcia. Czy to przy linii, czy z biegnięcia na prawą nogę do środka. Obaj uniwersalni mogą grać po obu stronach boiska w zasadzie. Przy czym tak, Nikoli też w klubie gra na prawej stronie. Tak. To jest piłkarz prawonożny, więc... Dokładnie tak. I schodzi na prawą, tak jak Nikola u nas na lewej, ale też może zagrać na prawej i wyglądać to dobrze. Obaj umieją dośrodkować. Wydaje mi się, że Nikola też jest szybki z piłką przy nodze. Tego nie możemy mu odebrać. Więc tutaj daje remis po prostu, bo trudno mi ich rozdzielić. Gdyby tak połączyć ich, tak sobie napisałem w tym tekście na meczykach, to byłby naprawdę bardzo dobry wahadłowy, niemalże taki kompletny młodego pokolenia, a tak obaj mają
jeszcze nad czym pracować. Czyli było 4 do 3 i za ten remis dajemy po jednym punkcie. Tak, robi jest. Nam się 5 do 4, jak na razie. Zgadza się. Dla Polski przechodzimy teraz do pary ofensywnych pomocników, Zieliński i Wilson. Poprosimy ich na diodę, a ty Radku możesz już powoli zaczynać. No właśnie, i u nas to jest ustawienie 3-5-2, a u nich to jest 3-4-3. Tak musiałem kogoś trochę dopasować, bo jednak u nas Piotr Zieliński wydaje mi się gra trochę niżej, zwłaszcza będzie grał troszkę niżej w tym spotkaniu. Akurat z Walią on się zapędzał dość wysoko, natomiast Harry Wilson to jest trochę... Z Estonią. Natomiast Harry Wilson to jest trochę inna pozycja, bo to jest na przykład w klubie często skrzydłowy, tak? Taki schodzący sobie na lewą nogę. Bardziej może, że... Też ciekawie, bo właśnie w klubie, tak jak podobnie jak Nico Williams, to też jest piłkarz, który gra w klubie inaczej niż w kadrze. Tak. W klubie gra na prawej stronie, właśnie zejściem do lewej nogi, do środkowania lub strzał, a w kadrze gra taka dziesiątka, ale taka łamana tam na, powiedzmy, lewe skrzydło, więc... Tak, tak. No ale kiedy spojrzymy z tych trzech piłkarzy ofensywnych Walii, czyli Wilson, Brooks i Johnson na liczbę kontaktów z piłką, to najwięcej jednak rozgrywa, najczęściej w środku jest Harry Wilson, dlatego jego porównałem do Piotra Zielińskiego. Wilson być może jest w życiowej formie, bo naprawdę nieźle grał w ostatnich tygodniach w klubie. Piotr Zieliński nie jest, delikatnie mówiąc, w życiowej formie, ale nadal u mnie wygrywa Zieliński. To jest wyższa klasa, to jest poziom europejski. Wilson to jest taki solidny ligowiec z Premier League, natomiast nie dostałby nigdy propozycji z Interu Mediolan, moim zdaniem. I to jest argument, który przeważa na korzyść Piotra Zielińskiego, piłkarza z doświadczeniem w Lidze Mistrzów, piłkarza, który jednak ma coś więcej, coś ekstra, taką lepszą technikę. 6 do 4 dla Polski. Przechodzimy jeszcze do ostatnich dwóch par, to może teraz Świderski i Johnson. No tu miałem trochę zagwozdkę. Nie wiem, czy bym tego koniec końców nie zmienił, czyli nie porównałbym dziewiątki do dziewiątki i siódemki do siódemki, bo jednak Johnsona ściąga bardziej do lewej strony w kadrze, tak jak Roberta Lewandowskiego w ostatnim meczu, bo tak opieramy się na jedenastkach z ostatnich meczów. Zakładamy, że na tyle dobrze zagrała Polska z Estonią i zwycięskiego składu nie warto chyba zmieniać i na tyle dobrze zagrała Walia z Finlandią, że obaj trenerzy być może nic nie zmienią. Chyba, że zmusi ich do tego kontuzja na przykład Przemysława Frankowskiego. I tak szczerze mówiąc, to może większy sens miałoby porównywanie Johnsona do lewego, no bo to jednak dwie największe gwiazdy, dwaj napastnicy, dwaj schodzący trochę bardziej do lewej, przynajmniej tak w ostatnim meczu Robert Lewandowski, zresztą mocno orbituje w zasadzie na szerokości pola karnego, ale koniec końców jednak najbardziej wysunięty był Brooks, więc jego porównam za chwilę do lewego, a trochę głębiej grał Johnson, więc jego porównuję do Karola Świderskiego. No tutaj niestety wygrywa Walijczyk. No co tu kryć, no. Na razie szuka swojego miejsca na ziemi w Weronie Karol Świderski, a Brennan Johnson 40 milionów funtów chyba zapłacił za niego Tottenham i nie rozczarowuje nawet, szczerze mówiąc. Też piłkarz uniwersalny, bo też może grać na prawym skrzydle. Nie na skrzydłach, tak. Może grać na lewym, ale Forest czasami jak była potrzeba, właśnie jak oni grali tak z wahadłami, że się cofali, czekali na szybkie ataki, to on też grał środkowego napastnika, bardzo podobnie jak teraz Walii przed transferem do Tottenhamu, więc taki uniwersalny, no piłkarz trochę wyższej klasy niż Karol Świderski, z całym szacunkiem, ale w kadrze 26 meczów, 3 gole Johnsona, no właśnie, 28 meczów, 10 goli Świderskiego. Wiemy, że Świder ma patent na Walię, więc być może po jutrzejszym meczu, oby tak było, będziemy tu zmieniać ten wynik i jeszcze dopisywać punkt Polakowi. Ale robi się 6 do 5 jeszcze dla nas, no ale ostatnia para, Robert Lewandowski kontra Brooks. Całym szacunkiem dla Davida Brooksa. On przed tymi problemami poważnymi zdrowotnymi miał taką opinię dużego talentu. Nadal pewnie taką ma, ale ma już też 27 lat. Poszedł z Bournemouth na wypożyczenie do Southampton, żeby regularnie grać. I jak na Championship, to jest dobry piłkarz. To jest też taki czasami skrzydłowy, schodzący do środka. Właśnie trzej podobni piłkarze w tym ataku Walii. Johnson, Wilson i Brooks. Oni mają podobne atuty i to też jest problem dla rywali, wydaje mi się, bo oni się mieszają, oni są szybcy. Trzeba na każdego uważać, wymieniają się pozycjami. Wszyscy dobrze presują, no ale dobra, co tu się będę rozwodził? No przecież wiadomo, że Robert Lewandowski wygrywa z Davidem Brooksem o każdej porze dnia i nocy na każdej planecie tej galaktyki, więc Polska tutaj podwyższa swoje prowadzenie. Więc indywidualnościami wygrywamy. Pytanie, czy zespołem? To się jutro przekona. To poprosimy grafikę podsumowującą 7 do 5 dla Polski. Pozycja po pozycji jest tam oznaczone. Którzy piłkarze... Jaka ocena? Właśnie, bo to była odpowiedź analizy? Taka, wiesz, do tablicy. Tak, no, wywołany. Ocena ujdzie, profesorze? Ujdzie. Dobrze, no, tak naprawdę jedynym punktem niezgody było u was porównanie Piotrowskiego z Jamesem. Piotrowski, tak. Zwłaszcza, że to nie był ten James, a tak. Przede wszystkim dlatego. Ale ładnie wybrnąłeś, Radku, muszę ci... Podratował mnie tutaj Paweł. Tak, bardzo ładnie podratowałeś. To poproszę w takim razie jeszcze grafikę, która pokazuje bilans meczów Polska-Walia. Historia spotkań z Walią sięga roku 73. Wtedy się wszystko zaczęło. To były jeszcze eliminacje do mundialu w 74 w RFN-ie i tak to wyglądało. Zaraz pokażemy. 7 zwycięstw Polski, 2 remisy
jedno zwycięstwo walii, więc no ta historia jest jednoznaczna, no ale czy będzie miało to jakiekolwiek przełożenie na to, co będzie działo się we wtorek? Chyba nie. No historia historią, lubimy się oczywiście chyba posiłkować. Nie ma co większej chyba wagi przywiązywać do tego, co było. Oczywiście to jest gdzieś tam jakiś optymistyczny powiew przeszłości i pewnie miło jechać z taką świadomością, że jednak ta walia nam gdzieś tam leży. Ale to jest jeden mecz, mecz na dodatek w Cardiff i tutaj naprawdę może się wszystko absolutnie w każdą stronę stety, niestety wydarzyć. Na pewno ma to jakieś znaczenie dla Karola Świderskiego, wydaje mi się, bo on może być przekonany o tym, że po prostu dobrze mu się gra z tym rywalem i to ma znaczenie, wydaje mi się, dla piłkarza, dla napastnika. To pewnie Marcin więcej powie jako człowiek, który lepiej się czuje z piłką przy nodze, mówiąc delikatnie, niż ja, że kiedy wiesz, że temu rywalowi strzelałeś gole, no to po prostu nawet na tym stadionie to daje ci jakiś taki delikatny handicap. Po prostu czujesz się dobrze, czujesz się pewnie. Wiesz co, może i tak, ale z drugiej strony... A więcej zależy od obecnej formy? Dokładnie to chciałem powiedzieć, że dużo większe znaczenie na takie postrzeganie samego siebie ma nie to, co tam się wydarzyło rok temu czy dwa lata temu, tylko to, co jest tu i teraz. A sytuacja Karola jest taka, jaka jest, nie najlepsza w klubie. I myślę, że ten mecz niestety ze Stanią też nam trochę pokazał, że to nie jest ta forma, której gdzieś tam oczekujemy. No ale... Ale Świder ma to coś, gdzieś tam piłka się odbije, on tam wstawi. No ma. Myślę, że Michał Probierz też na to mocno będzie zwracał uwagę. A ja nie wiem, czy w ogóle nie wyjdzie w podstawowym składzie Adam Buksa. No właśnie, na przykład, bo... Karol Świderski wczoraj na konferencji prasowej mówił, że to może być mecz drugich piłek. W ogóle ta konferencja była króciutka, ale ja mam wrażenie, że ci piłkarze akurat wczoraj obecni umieją mówić po polsku i chcieliby trochę dłużej posiedzieć, tylko nie było do nich pytań, a sami się trochę wyrywali. Ja chciałem troszeczkę przeciągnąć kiedy była... konferencję. I co, nie udało się? Znaczy, no zadawałem pytanie, ile się dało, ale już nie chciałem gdzieś tak... Właśnie, takie nikłe zainteresowanie robić. Mediów, trochę mnie to zasmuciło. Natomiast może tak, może weekend ważniejszy. No i też część dziennikarzy do Cardiff poleciała, to może też jest jakieś... Tak, tylko Świderski tak się skupił właśnie na charakterystyce Walijczyków, mówiąc, że to może być mecz drugich piłek. Do głosu się wyrwał Piotrowski, dodając, że to właśnie może być taki mecz bezpośredni, rywal gra dynamicznie, chcesz przeprowadzać szybkie akcje, więc widać, że już jakieś analizy Walii były. I w takim meczu drugich piłek właśnie wydaje mi się, że kluczową rolę może odegrać napastnik dobrze grający w powietrzu, żeby te drugie piłki zgrywać, żeby ten Adam Buksa tam powalczył na przykład, bo to będzie mecz, który na pewno będzie dużo pojedynków powietrznych. Tak, no to też warto akurat w tym aspekcie zwrócić uwagę. Oni są w tym bardzo dobrzy. Że są i raz, a dwa mają dwóch bardzo wysokich obrońców, Rodona i Mefama, tak. To są goście ponad 1,90 m, więc faktycznie może taki Buksa faktycznie byłby tutaj może troszeczkę lepszym rozwiązaniem. Nie wiem właśnie, czy w tym ostatnim meczu Walia Polska, to Buksa nie wyszedł w pierwszym składzie i z ławki wszedł za niego Świderski i dlatego strzelił gola. Ja sobie to na szybko sprawdzę. Nie, Świderski grał w pierwszym składzie. Dobra, to coś mi się pokręciło. W każdym razie, gdyby użytkownik Football Info, teraz szybko sobie spojrzałem na Twitterze, wpadło mi to w oczy, zwrócił uwagę, gdyby nie doszło do zmiany w podstawowej jedenastce, gdyby jednak zagrał Świderski, gdyby zdrowy był Frankowski, to wystawilibyśmy w dwóch meczach z rzędu tę samą podstawową jedenastkę po raz pierwszy od 2016 roku. Oh, wow. Od Euro 2016 i meczów ze Szwajcarią i Portugalią. To ciekawa informacja, myślę, w tym, tak, kontekście. To jest bardzo ciekawe. Też lubimy bawić się w takie szanse procentowe, czy to jest 50-50, czy troszeczkę się przychylają szanse w czyjąś stronę, w którąś stronę. Jak wy byście patrzeli, gdybyście mieli podać cyferki na ten mecz finałowy? Zanim podam swoje, to tylko przytoczę może bardziej takie konkretne i lepiej obliczalne dane, statystyki. Otóż słynny superkomputer Opty policzył, że daje szans 39% szans Polakom, ponad 34% Walijczykom, a ponad prawie 27% szans daje na dogrywkę w tym meczu. Ale czyli to, nam większe szanse na zwycięstwo w podstawowym czasie, 5%, tak? O 5% ale... większe szanse niż Walijczykom daje Opta, więc... Ale tutaj widzimy na przykład grafikę, która daje nam szanse i to są szanse po prostu o awans. To już nie rozstrzyga w jaki sposób, czy w czasie regulaminowym. Jest bardzo duża różnica. No ja, wiesz co, w ostatnim programie chyba tu dyskutowałem z Jackiem Kurowskim i właśnie powiedziałem 60-40 i ja się przy tym trzymam ze względu na... Dla Walii. Ze względu na grę u siebie. Ze względu na to, że są w dobrym momencie, że jest dobry
spirit wokół tej reprezentacji i że jest pewna stabilizacja i że trener pracuje od wielu lat i wie, co chce grać i ta drużyna może nad tym pracować od wielu lat na każdym zgrupowaniu. A u nas cały czas mamy jeden wielki znak zapytania. Tych odpowiedzi nie uzyskaliśmy bardzo dużo po Estonii, może mamy troszkę lepsze humory po efektownym zwycięstwie, ale cały czas pamiętamy, z kim graliśmy i po prostu dlatego uważam, że Walia stety, niestety jest faworytem. No ja też bym tutaj studził nasz optymizm i faktycznie wydaje mi się, że patrząc na moment, tak jak mówi Radek, na moment obu drużyn i nie chodzi mi o ostatnie mecze z Finlandią i z Estonią, to jednak ten moment, to momentum i ta tendencja jest jednak po stronie Walijczyków i po stronie Walijczyków jest też ich obiekt. Po naszej stronie, jak już trochę na siłę się czegoś gdzieś tam doszukiwać jeszcze jakichś plusów i optymizmu dodatkowego, to Daniele Orsato, z którym dobrze nam się, znaczy dobrze nam się gra, kiedy on sędziuje, bo tak, sędziował nam Euro z Hiszpanami, remis, sędziował nam baraże ze Szwecją, wygrana i sędziował nam remis z Czechami, więc my jeszcze z tym sędzią nie przegraliśmy, a wręcz no, mecz barażowy ze Szwecją był wygrany, więc tutaj powiedzmy... Ten barażowy zwłaszcza to jest takie... Tak, jest nawiązanie, odniesienie... Tak. Więc... No i nadzieja w Robercie Lewandowskim, wydaje mi się, w Robercie Lewandowskim i Wojciechu Szczęsnym, skoro mówimy, że w bramce jest taka przede wszystkim duża różnica, chociaż ja bym tak bardzo się nie upatrywał, bo Danny Ward to też nie jest bramkarz. To jest bramkarz, który nie pomoże ci za mocno, nie da wiele ekstra, a Wojciech Szczęsny potrafi i to mieć, jak wstanie dobrą nogą, jak ma swój dzień. Natomiast to też nie jest, Danny Ward to też nie jest bramkarz, który popełnia jakieś ogromne błędy. Takie babole. Solidne. Tak, że dokłada ogromną rękę do goli rywali. Więc natomiast trzeba na pewno szukać strzałów z dystansu i liczymy na pewno na Wojtka Szczęsnego, że on też swoje dołoży, swoje obronie, bo w tych najważniejszych meczach często nam w ten sposób pomagał. I Robert Lewandowski, no bo jednak wracając do tego momentu formy, no to zobaczcie, co przed chwilą mówiliśmy. Wilson w lepszej formie niż Zieliński, tak? Dla mnie nie żadnym wyznacznikiem nie jest mecz z Estonią, niestety. Absolutnie. Brennan Johnson w lepszej formie niż Karol Świderski i tak dalej możemy wymieniać. I ten Ampadu jest w fantastycznej formie, a Bartosz Lis jest po trzech meczach w MLS. Tak? Wiecie, o to mi chodzi, że tutaj nawet ta suma indywidualności jest po stronie Walijczyków, przy czym u nas te najlepsze indywidualności są po prostu lepsze niż ich. Więc Szczęsny i Lewy to jest nasza nadzieja, bo Lewy wydaje mi się pokazał tym meczem z Estonią, że jest w dobrej formie fizycznej, tam czeka go trochę walki i warto, żeby dołożył też od siebie. No on jeszcze wali gola, nie strzelił w karierze. Widzieliśmy tych strzelców goli, więc może, no tak, może we wtorek się to zmieni. A propos Lewego, to czytałem przed dzisiejszym programem wywiad taki krótki gdzieś chyba w BBC z Harrym Wilsonem. I on mówi wprost, musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby odciąć Roberta Lewandowskiego, a później sobie poradzimy. Czyli jakby niestety trochę to wygląda tak, że Walijczycy są naprawdę pewni siebie i jedyną obawą to jest Robert Lewandowski. Oni się czują bardzo mocni z przodu, właśnie w ofensywie, którą tutaj już rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. Ale wiecie. I że tam nie ma żadnych obaw, naprawdę, tam nie ma żadnych obaw przed Polską. Jedyna obawa to jest Robert Lewandowski, więc możemy się skupić tam, znaczy możemy się spodziewać tego, że naprawdę tam będzie albo plaster, może jakiś podwójny w ogóle plaster na Robercie, a oni są przekonani o tym, że mają taką drużynę w takiej formie, tak nastawioną jeszcze przed własną publicznością, że oni sobie z tą Polską poradzą. Wiecie co, no, mówimy o tym, że mecz ze Estonią nie jest żadną weryfikacją, natomiast nawet wracając do tego spotkania i nie biorąc tego 1-1 do tego, co będzie w Cardiff, to Lewy też tak naprawdę tego gola nie strzelił i widać było, że Estończycy oczywiście ograniczeni piłkarsko-taktycznie, ale tak się skupiali na Lewym, że to też stwarzało szansę innym piłkarzom. Ja myślę, że Lewy, nawet jeżeli ktoś by mu powiedział przed meczem, słuchaj, będziesz podwajany, potrajany, nie strzelisz gola, ale dzięki temu uruchomisz tlen, dasz tlen swoim kolegom zespołu, rozpędzonemu Frankowskiemu, aby był zdrowy, rozpędzonemu Zalewskiemu, Piotrowskiemu, który pierwsze co myśli, gdy ma piłkę przy nodze, to jak zagrać do przodu albo uderzyć, to też może po prostu stworzyć przestrzeń kolegom zespołu, żeby zrobić coś dobrego. Więc to też ostatecznie dla interesu drużyny niekoniecznie musi być takie złe, jeżeli oni się przesadnie skupią na Lewym. To jest takie. Oczywiście, no Karol Świderski tylko na to czeka. Tak, tak jest. Siedzi sobie z w cieniu i mówi, w to mi grajcie, skupcie się na Lewym, a ja może coś tam dziabnę, wepchnę, oby. Jeszcze informacja, która gruchnęła dzisiaj rano. Waste and Poland fans told not to take pyrotechnics devices to playoff, czyli kibice Walii Polski dostali informację, że nie mogą wnosić pirotechniki na stadiony. Zobaczymy, jak to na stadion, zobaczymy, jak to będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy rzeczywiście nie wniosą tych urządzeń. No ale to chyba tutaj tego nie musimy komentować. Jeszcze Polska Walia 4-0. Na koniec książeczka. Optymistycznie zakończyć, tak, to
Proszę tak, bardzo. Tutaj mamy taką książeczkę, 51 lat, historia tej książeczki jest bardzo długa, rok 73, eliminacje do mundialu, Polska grała w grupie z Anglią i z Walią, czyli grupa taka brytyjska, pierwszy mecz z Walijczykami na wyjeździe przegrane 2-0, a to jest taki biuletyn meczowy na Stadionie Śląskim, który udało się wygrać 3-0, był to przedostatni mecz w grupie, dzięki któremu jechaliśmy na Wembley i tam potrzebowaliśmy przynajmniej remisu. Jak doskonale wiemy, ten remis udało się osiągnąć i pojechaliśmy, więc tych spotkań z Walią kilka bardzo istotnych dla naszej piłki było. Jutro mecz kolejny, który zweryfikuje, czy znajdziemy się na Euro i też nada taki kierunek dla polskiej piłki. Panowie, jaki będzie wynik? Jak czujecie? Radek, ty mówisz 60-40, ty jesteś obliczony, wszystko empirycznie. Ale niech serce powie, Radka Przybysza. Nie rozsądek. Serce mówi remis, skoro był zwycięski remis na Wembley, do którego się odwołałeś, żeby się nie skończyło jak na wyjeździe w tamtych eliminacjach z Walią, tak? Bo przegraliśmy 0-2. Tak. Tego byśmy nie chcieli. Ale pojechaliśmy wtedy na Mundial w RFN, bo mieliśmy zwycięski remis na Wembley, to ja poproszę o zwycięski remis w Cardiff. Czyli remis i później dogrywka albo karne nasze zwycięstwo. I Marcin? Ja obstawiam, że to będzie ciężki, naprawdę ciężki mecz i że nie będzie nam się układał, niestety, wygramy. Ale wygramy. Jakoś, tak jakoś przepchniemy, jakoś to przepchniemy. No. Tak no to oby udało się to jakoś przepchnąć. Radosław Przybysz, Marcin Pawłowski, Viaplay, Błażej Łukaszewski, a wy bądźcie z nami na meczykach. Dzisiaj o godzinie 16.30 International Level, konferencja, na której będzie Michał Probierz i... No właśnie, który. Jan Bednarek. Jan Bednarek, zdecydowanie tak, ty masz rację. No i oczywiście jutro też widzimy się na naszym kanale o godzinie 10, też podgrzewamy atmosferę. No i wieczorem studio o godzinie 19 przed spotkaniem, także bezpośrednio po nim. Do zobaczenia, bądźcie z nami i kibicujcie Polsce.